Piękne słowo otrzymujemy to święto ofiarowania Pańskiego. Święto, które zamyka pewien czas. Teraz zaczyna się czas, o którym mówi to ostatnie zdanie dzisiejszej liturgii słowa. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Teraz jest czas i dla nas, żebyśmy wzrastali, nabierali mocy, napełniając się mądrością i żeby ta łaska Boga spoczywała na nas i prowadziła nas. Jak wiemy, w Kościele nigdy nie sprawujemy różnych świąt jako pamiątki czegoś, co się wydarzyło, tylko jeżeli sprawujemy jakieś święto, celebrujemy jakąś uroczystość, to ta uroczystość wydarza się po to, żeby to, co celebrujemy, wniknęło w nasze wnętrze i dotknęło nas i wydarzyło się w nas. Dzisiaj sprawujemy też mszę pogrzebową, żegnamy Jadwigę. Jest jak ta Anna, tutaj jest powiedziane, miała 84 lata, Jadwiga miała więcej lat, trochę, nie? Trochę więcej, niewiele więcej, ale trochę więcej. I dzisiaj żegnamy ją tą Eucharystią, rozpoczynając od Eucharystii. Eucharystia znaczy dziękczynienie, więc dziękujemy za jej życie. I ona dzisiaj jest tym słowem, które przychodzi do nas trochę też. Ona dzisiaj sławi Boga i mówi o Nim wszystkim. Mówi o Nim wszystkim. Piękne słowo dzisiaj na tę uroczystość, piękne słowo na tą mszę pogrzebową, na to pożegnanie Jadwigi. Mówi tak: teraz, o Panie, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju. Pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś dla wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Symeon widzi Chrystusa, który przychodzi. Ale żeby Chrystus mógł się objawić jako ten, który przychodzi, potrzebny jest ktoś, kto tego Chrystusa przyniesie, nie? To, co mówił dzisiaj prorok Malachiasz, że oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przyjdzie Pan do swojej świątyni. Po co zapalaliśmy te świece, jak myślicie? Żeby burza, piorun nie czasnął w nasz dom, żebyśmy mogli zapalić w oknach, jak będzie burza. Ja może niektórzy tak chcą. Ale zapalamy światło, żeby sobie przypomnieć i żeby odnowić to, do czego jesteśmy powołani jako Kościół. My jesteśmy tym aniołem, którego Bóg posyła, żeby przygotować drogę Chrystusowi, żeby On mógł wejść do świątyni. Do jakiej świątyni? Do świątyni, którą jest człowiek. Świątynia, którą jest człowiek. Święty Paweł mówi, wy jesteście świątynią Boga. Każdy człowiek jest świątynią Boga. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, chciani przez Boga i Jego dzieci. I żeby Bóg mógł przyjść, żeby Chrystus mógł przyjść, żeby zbawienie mogło przyjść do człowieka. Bóg wzywa nas, swój Kościół, swój lud, żebyśmy byli aniołem. Anioł znaczy posłany. To znaczy, żebyśmy się dali posłać. Żebyśmy mogli przygotować drogę, żeby mógł przyjść Chrystus.
do tego drugiego człowieka. Potrzebny jest anioł, który będzie jak anioł stróż, który będzie obecny w tym pokoleniu, będzie obecny koło drugiego człowieka, jako rodzina chrześcijańska, jako wdowy, jako wdowcy, kawalerowie, panny, którzy będą torować drogę, przygotowywać drogę. I dlatego zapaliliśmy światło, żeby sobie przypomnieć, że Chrystus powiedział: wy jesteście światłem świata. I nie może się ukryć miasto położone na górze. I światło nie zapala się, żeby trzymać pod korcem. To światło nie jest po to, żebyśmy to światło, które Bóg zapalił, życie, które nam dał, miłość, którą nam daje za każdym razem, jak się gromadzimy na liturgii, na Eucharystii, to ciało, które za każdym razem mówi: bierz i jedz moje ciało dla Ciebie, moja miłość dla Ciebie, żebyśmy schowali pod korcem, to znaczy wykorzystywali dla siebie. Stawiali w oknie, żeby nam piorun w dom nie czasnął, żeby nas nic nie spotkało, żebyśmy nie mieli trudności, nie mieli problemów, żebyśmy, broń Boże, nie chorowali. Ale to światło, które Bóg zapala, które zapalił w naszym życiu, oby zapalił, nie wiem, może nie zapalił, może nie zapalił, to dzisiaj jest po to, żeby zapalił. Żebyśmy to światło nie chowali pod korcem, ale postawili na świeczniku, to znaczy, żebyśmy byli gotowi poprowadzić się Panu w różne wydarzenia, bo ludzie cierpią strasznie. Ludzie popełniają samobójstwo, kiedy doświadczają różnych, w cudzysłowie, tragedii życiowych, kiedy nie widzą sensu cierpienia, kiedy odchodzą ich najbliżsi, kiedy przychodzą choroby, kiedy rodzą się dzieci niepełnosprawne, albo kiedy nie mogą mieć dzieci, kiedy mają problemy z pieniądzem, albo inne trudności. Ludzie cierpią, ludzie pytają się, gdzie jest Bóg. Dlatego potrzebny jest Kościół, który będzie pośrodku tego pokolenia. Nie jest traktowany. To, że jesteśmy Kościołem, to nie znaczy, że żyjemy pod kloszem. Wręcz odwrotnie. Żeby być światłem dla tego pokolenia, dla ludzi, którzy cierpią, którzy mają problemy, którym odchodzą najbliżsi, którzy przeżywają różnego rodzaju dramaty osobiste. Potrzebny jest Kościół, który będzie żył tym samym życiem, będzie miał te same problemy, te same tragedie, te same dramaty będzie przeżywał. Będzie przeżywał starość, niepełnosprawność, będzie przeżywał bezpłodność, będzie przeżywał problemy z dziećmi, które będą robiły rzeczy straszne. Będzie przeżywał te same rzeczy, ale będzie miał światło. Będzie doświadczeniem pośrodku tych wszystkich ciemności Boga, który przychodzi, który pomaga. I będzie słowem, które będzie wyjaśniało bez użycia słów, ale przez samo życie, że Bóg jest, że Bóg kocha. I będzie wyjaśniało sens tego wszystkiego. Jaki jest sens? Dzisiaj Malachiasz mówił, że kiedy przyjdzie Pan, to będzie jak ogień złotnika. A wcześniej list do Hebrajczyków mówił, że Chrystus przychodzi, żeby uwolnić nas od niewoli, w której jesteśmy. Niewoli, którą jest lęk przed śmiercią, który mamy. I wskutek tego lęku przed śmiercią demon trzyma nas w uwięzi, w kajdanach. I chociaż pragniemy dobra, nie potrafimy go robić. Chociaż mamy w sobie echo raju, które mówi: kochaj drugiego. Wszystkie piosenki są o miłości, najpiękniejsze. O pragnieniu bycia z drugim człowiekiem, jego bliskości. Ale kiedy ta bliskość nas rani, to widzimy, że nie możemy kochać drugiego. Nie potrafimy przebaczać. A jak pragniemy przebaczyć, widzimy, że nie potrafimy zapomnieć, że te rany gdzieś nas ciągle się odnawiają przy każdym kolejnym słowie, które przychodzi od drugiego. Niewola demona
I Chrystus przychodzi, żeby to uczynić. Ale to przychodzi jak ogień. Ta miłość przychodzi jak ogień, żeby oczyszczać. Święty Paweł mówi takie piękne słowo w swoim liście, że wszystko musi przejść przez ogień. Żeby spłonęło to wszystko, co jest właśnie związane z naszym egoizmem, z naszymi słabościami, z tą niezdolnością do przebaczenia, że to wszystko musi spłonąć w tym ogniu. I potrzeba Kościoła, który będzie światłem, który będzie objawiał ludziom tę miłość. Chrystus przychodzi. Jest pytanie, czy my jako Kościół wypełniamy misję, do której nas Bóg powołał. Czy kiedy mówimy w czasie Eucharystii Amen na ciało Chrystusa, który mówi, moje ciało wydane, bierz i jedz, moja krew wylana, bierz i pij, to czyńcie na moją pamiątkę, kiedy wrócicie do domu. Dajcie się poprowadzić w te trudne doświadczenia. Ta miłość, która przychodzi, to życie połamane, ta krew wylewana. To potrzeba Kościoła, który będzie aniołem posłanym do tych wszystkich ludzi. I to dzisiaj świętujemy. Żeby Chrystus mógł przyjść do drugiego człowieka, potrzeba, żeby Kościół był blisko drugiego człowieka, w tych samych doświadczeniach. I żeby objawiał tę miłość Boga do człowieka. To znaczy dawał samego siebie. To znaczy wylewał krew na przebaczenie grzechów. Bo Bóg przychodzi uwolnić nas od nieprzyjaciela. W jaki sposób Chrystus uwolnił nas? Święty Paweł mówił, Chrystus umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia i zasiadł po prawicy Ojca i został ustanowiony duchem ożywiającym. I potrzeba, żeby Kościół objawiał tę rzeczywistość. W jaki sposób objawiać grzech? W jaki sposób dzisiaj Chrystus może umierać za grzechy? Chrystus potrzebuje dzisiaj ciała. My jesteśmy Jego ciałem. Chrystus dzisiaj się uobecnia. Potrzebuje ciała, żeby umierać za grzechy drugiego człowieka. A umarł w ten sposób, nosząc na sobie. Jak drugi może poznać, że jego grzechy zostały przebaczone? Kiedy my jako Kościół jesteśmy gotowi brać grzechy drugiego na siebie, nie usprawiedliwiać się, nie szukać wendety, odpowiadać złem na zło, tylko wejść na ten świecznik, którym jest krzyż. Jest to drugie oblicze, nie? Oprócz tego, że pozwalamy Panu Bogu wprowadzać się w te różne trudne doświadczenia i objawiamy moc Boga każdego dnia. Boga, który kocha, który nie jest złośliwy, że nam daje takie trudne sytuacje, ale Boga, który oczyszcza nas, przeprowadza nas, ale także objawiać Boga, który przebacza grzechy, którego można dotknąć. Dlatego my nosimy rany Chrystusa, pozwalając się ranić grzechami drugich, brudząc się grzechami drugich. Ale też objawiamy to, że On powstał z martwych. Bo wchodząc w śmierć, nie umieramy. Ta miłość się objawia, że życie jest mocniejsze od śmierci, że przebaczenie jest mocniejsze od nienawiści, że można chodzić po wodach śmierci i nie tonąć, że można nie rozpaczać, że można przeżywać swoje życie jako święto. Dlatego potrzebujemy być Kościołem. I to, co słowo w niedzielę mówiło, jeszcze raz wrócę. Jak wiecie, w trzech parafiach u nas w Pile
zapraszamy na katechezy w 3 parafiach. Bo potrzebujemy, żeby Kościół się objawił. Bo pytam się was. Jesteśmy takim Kościołem, który jest blisko drugiego człowieka, który nie przeklina Boga, kiedy przyjdzie choroba, śmierć, starość, trudności. Nie ma do Boga pretensji, ale objawia miłość Boga w tym wszystkim. Widzi sens w cierpieniu. Jest jak Anna, która przez tyle lat żyła jako wdowa. 7 lat była tylko mężatką. 7 lat i mąż zmarł. I nie przeklinała Boga, jak mi zabrałeś męża, co za życie mi zgotowałeś. Sama musiałam dzieci wychować. Nikt mi nie pomagał. Gdzie byłeś? Ile razy takich słów, nie? Takich pretensji? Ile razy? Ile razy mamy pretensje za życie? Narzekamy. Objawiamy Boga, który jest dobry, błogosławimy Boga, mówiąc, że Bóg wszystko dobrze uczynił. Także moją niepełnosprawność, także te trudności, z którymi borykam się każdego dnia, te walki, które toczę. Wszystko jest dobre, Bóg jest dobry, Bóg jest miłością, Bóg mnie nie zostawił. Ogłaszam Jego pomoc, że On przychodzi każdego dnia i mi pomaga, nie pozwala mi umierać, że mnie podnosi, że przebacza moje grzechy, że przychodzi z pomocą w moich słabościach. Obwieszczamy rzeczywiście, pozwalamy ludziom zobaczyć Boga, dotknąć Go. Święty Paweł bardzo mocno mówił, nie bardzo poruszył ten list świętego Pawła. Gdybym mówił językami i ludzi i aniołów, gdybym się modlił, gdybym był tak egzaltowany, miał dary nadzwyczajne, stygmaty, a miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzęczący. Gdybym miał taką wiedzę, żebym wygrał każdy pojedynek na argumenty z genderowcami, z LGBT, z lewicą, z prawicą, z czymkolwiek chcesz. Gdybym zawsze wygrywał każdy pojedynek, a miłości bym nie miał. Byłbym niczym, niczym. Gdybym wydał ciało na spalenie, tak się poświęcał dla drugiego. Gdybym całą moją posiadłość na jałmużnę dał. Taki był dla drugiego, żebym koszulę ściągnął i drugiemu dał. A miłości nie miał, byłbym niczym. Miłość jest wszystkim. Ta miłość. Nie ma innej miłości. Mamy tą miłość? Kościół objawia tę miłość? Czy mówimy językami ludzi i aniołów? Poświęcamy się dla drugiego, robimy szkoły, szpitale, domy opieki, przedszkola, nie wiadomo co. Dajemy ostatnią koszulę na dzieci w Afryce albo na ofiary powodzi gdzieś tam. Dobre rzeczy. Ale mamy, objawiamy tę miłość Boga. Nosimy na sobie grzechy drugiego człowieka. Obwieszczamy Boga, który jest mocniejszy. Obwieszczamy Boga w naszej starości. Mówimy, błogosławimy Boga, mając 84 lata, 7, 8, 92. Dlatego ciągle to zaproszenie na katechezy. Może jesteście znudzeni, ale Bóg chce się uobecnić w tym pokoleniu. Jeżeli jesteśmy Kościołem, gdzie tej miłości nie ma, popatrzcie na północną Afrykę. To kiedyś był Kościół za Kościołem. Święty Augustyn, słynny, był biskupem w północnej Afryce, Kościoła kwitnącego. Dzisiaj nie ma kamienia na kamieniu. Popatrzcie na Azję Mniejszą. Efes, Konstantynopol, kamień na kamieniu. Dzisiaj jesteśmy w Europie, jesteśmy w Polsce. Jeżeli nie będziemy jego kościołem, nie zostanie kamień na kamieniu. Wszystko zostanie zburzone. Żeby ten kościół mógł być obecny, to Bóg dzisiaj szuka nas. Przyszliśmy, zapaliliśmy świece. Bądźmy gotowi mówić, Panie, chcę pójść, dokąd pójdziesz. To jest ten czas, wołasz mnie,
chcę wziąć udział w tej walce, odbudować ten Kościół. Żebyśmy nie robili pustych rytów, nie odstawiali teatru, tylko żeby to było zawsze był obecny Chrystus. Takie słowa.